Witajcie, drogie dziewiarki. Dziś będzie o moherkach. Moherkach z portfela Lany Gatto, których mamy trzy. Mamy Silk Moher Lux i Moher Royal. Prawda to jest znana w szerokim gronie, że w e-dziewiarce kochamy mohery. Moherki wszelakie, moherki są włóknem bardzo szlachetnym, pozyskiwanym z kóz, więc jest to włókno, które będzie lekkie, da ciepło i idealne na stworzenie różnych dzianin. Z moherku możemy dziergać zarówno pojedynczą niteczką, to wtedy będzie pajęcza nić. Z takiej pajęczej nici uzyskamy piórkowy, leciutki sweterek, który będzie ważył około 100 gramów. Będzie doskonale się go złoży i schowa do torebki. Jest idealną rzeczą na podróże dalekie, kiedy musimy się ścisnąć z wieloma rzeczami w jednym bagażu, bo wtedy bierzemy kilka takich swetereczków i gdy jest zimno, zakładamy jako cebulka jeden na drugi. Takie są takie rady podróżnicze, kiedy bagaż musi być ograniczony. Także moherki są naprawdę surowcem, który możemy użyć nie tylko w pojedynczych dzianinkach, czyli w pojedynczą nitkę, ale również łącząc je z innymi włóczkami. Ja dzisiaj tutaj przygotowałam razem z Renią i Nusią pewne zestawy kolorystyczne moherków plus inna nitka. Ta inna nitka, akurat skupiamy się na wełnie merino, czyli równie ciepłym i bardzo przyjaznym dla skóry włóknie. I ja Wam pokażę te zestawy kolorystyczne, ale zanim przejdę do tych zestawów, chciałam powiedzieć, po pierwsze, troszkę więcej o tych trzech pozycjach moherkowych z oferty Lany Gatto. Ja to tak przewrotnie powiedziałam na początku, z portfela Lany Gatto, no bo tak to troszkę można, otwierając księgę z włóczkami, to tak przekładać to niczym w portfelu się przekłada karty. W Lany Gatto mamy trzy moherki: Silk Moher, Silk Moher Lux i Moher Royal. Różnią się między sobą składem, troszkę grubością, ale nieznacznie. Najbardziej przyjazny skład dla skóry ma włóczka Silk Moher. Jest to mieszanka tylko i wyłącznie moheru i jedwabiu w stosunku 75 do 25. 25-gramowy moteczek ma 212 metrów. Niby się wydaje, biorąc taki moherek, w szczególności dla osoby początkującej, że to jest bardzo cienka nitka. To prawda, jest to cienka nitka i wymaga, nazwałabym to, pewnego doświadczenia w obsłudze takiej nitki, bo po pierwszym szoku, jak z tego dziergać, później następuje niezwykła przyjemność w przekładaniu oczek sweterków moherkowych, które w użytkowaniu są naprawdę bardzo odporne na użytkowanie, na to cieszą nas długo, wiele sezonów. I tak, Silk Moher jest jako pierwsza pozycja. Następną pozycją jest pewien błysk uzyskujemy we włóczce Silk Moher Lux. Tutaj mamy mieszankę moheru, w tym rudym Silk Moher Lux. Mamy mieszankę moheru, w jedwab jest 4% nylonu i 4% poliestru. I tutaj mamy delikatny błysk niteczki. Włóczką, która nie ma w składzie jedwabiu, ale ma nylon, jest włóczka Moher Royal. Nie ma jedwabiu, ale ma za to przyjaźniejszą cenę i według mnie, jeżeli na przykład obawiamy się, czy potrafimy dziergać z włóczek, które mają taką cienkość, to Moher Royal jest przyjaźniejszy cenowo. 25 gramów ma 215 metrów i teraz tak, na jakiej grubości drutów to przerabiać? No to jest trudne pytanie. Ja zawsze mówię tak, że no na takich, żeby było dobrze, więc jeżeli wszystko zależy od tego, czego oczekujemy od dzianiny. Jeżeli chcemy, by dzianina była zwarta, ale w moherkowej dzianinie nie o to chodzi, żeby była zwarta. Ona ma być luźna, ma być półprzeźroczysta i dzięki temu będzie bardzo ciepła, żeby ten włosek miał szansę wypełnić nam oczka na drutach. No więc tak, na jakich drutach?
pomijając to, żeby było dobrze, to na drutach myślę, że od trójeczki zaczynamy, a i na piątce można skończyć, ponieważ od trójki do piątki pewnie każda z nas znajdzie właściwy dla siebie rozmiar drutów. Ja przygotowałam tutaj trzy dzianiny. To są dzianiny z mojej szafy, które przedstawiają charakter dzianiny piórkowej, później dzianiny z błyszczącą niteczką, a na końcu takiego moherku, który połączyłam z inną cieniutką włóczką, bo tutaj tych zestawów po bokach trochę mam przygotowanych. Więc tak, zobaczcie, czyli tak bazowe piórkowe, piórkowa dzianinka, która jest tylko i wyłącznie moherkowa. Tutaj nic nie było dodawane, to jest po prostu niteczka moherku przerobiona na, to jest akurat inny moherek, ale tu nie chodzi o konkretną, by Wam pokazywać próbkę, bo z każdego z tego moherku ta bluzeczka wyjdzie w taki sam sposób, tylko by pokazać piórkowość dzianinki. Ona jest, widzicie, przeźroczysta, jest bardzo ciepła, a tak nawiasem na tę bolerko jest na naszej stronie wzór do pobrania, więc zachęcam do zaglądania do bezpłatnych wzorów na naszej stronie. To jest skarbnica różnych fajnych rzeczy, więc tutaj jest pojedynczą niteczką sama nitka moherkowa. Tutaj mam sweterek, który wydziergałam jakiś czas temu, z moherku, który ma nitkę błyszczącą. I tutaj ten błysk, mam nadzieję, że na tym czarnym sweterku widać właśnie moher przerobiony na troszkę cieńszych drutach, ale również zobaczcie, to jest przeźroczyste. To widać, to jest akurat podwójna warstwa, to widać, że to jest przeźroczyste i to takie ma być. W moherku chodzi o to, by dzianina była lekka, by włosek nam wypełnił oczka na drutach, a potem w dzianinie, i to było, żeby to było takie puszyste i lekkie. A na koniec pokażę Wam moherkowy sweterek, którym połączyłam dwie nitki. Połączyłam cieniutkie merino, u nas zwane pepin merino, z moherkiem. I tutaj dzianina już ma bardziej zwartą strukturę. To widać, że, o zobaczcie, to już nie jest tak przeźroczyste. Oczywiście tutaj mamy fragment ażurowy, więc pewna przeźroczystość występuje, ale niżej już jej nie ma. Więc to jest ta różnica, kiedy dodamy sobie moherek do innej dzianiny. Nie musimy tak czynić, nie, nie, nie. Tu chodzi o to, by miksować nitki, by próbować różnych efektów za sprawą łączenia jej z innym towarzystwem. Można połączyć z cienkim merino, można połączyć z takiej średniej grubości włóczką, to jest około 50 gramów, to 120 metrów, a można połączyć również z grubą włóczką i wtedy uzyskujemy dzianinę zwane, u nas to funkcjonuje jako określenie swetrzycha Danusi, ponieważ Danusia często dodaje moherki do włóczek grubych. Dzięki temu dodany moherek zmniejsza mechacenie tej głównej dzianiny. Wiadomo, że swetrzycho nosimy jako dzianinę zewnętrzną, więc jest narażone na ocieranie o torebki, o różne pęki kluczy, o torby z zakupami, o naprawdę różne rzeczy, jak to u kobiet pracujących. A moherek dodany nawet do grubej włóczki powoduje, że nam się to wszystko tak ładnie, ten włosek się nie mechaci, nic się nie zbija. Więc ja tutaj odłożę te moje sweterki. I tak, film powstaje głównie z tego powodu, że mieliśmy dostawę włóczek Mohair Royal, Silk Mohair i Silk Mohair Lux, i również nowe kolorki. W związku z tym chciałabym Wam pokazać, jak te mohereczki, oczywiście można pojedynczo potraktować na druty, ale też można połączyć je z innymi włóknami. I jeszcze pewna rzecz, która mi przychodzi do głowy, to, że często się mówi, że trudno jest uzyskać równe oczka z takiej właśnie moherkowej niteczki. To prawda, że to jest naprawdę trudne, ale są druty Novel, które, jeżeli dziergacie mohereczki, pojedynczą nitkę na drutach Novel, to mam nadzieję, że potwierdzicie to, że na Novelach oczka wychodzą równiejsze, więc to też jest pewna uwaga w dzisiejszym filmie, że te wszystkie moherki można dziergać na Novelach, a u nas w ofercie dziewiarki mamy je
Naprawdę w szerokiej gamie, no nie kolorystycznej, ale rozmiarowej, na różnych długościach żyłek. I tak, te moje segregatorki, to ja sobie tak podzieliłam na pewne grupy kolorystyczne. Tu mamy tak jesiennie, no bo to jest sierpień teraz mamy, ale ten wrzesień, październik to naprawdę zapuka do drzwi niepostrzeżenie. I tak. Trzymamy się tego, że głównym bohaterem jest moherek. I teraz do tego moherku, a tutaj na tapecie mam moherek Silk Moher w numerze koloru 14524. I na przykład do niego możemy dołączyć Pepin Merino, już Wam mówię, w numerze 35. To jest moja propozycja na taki sweterek, ten co widziałyście, ten mój różowy w liście. Ten moherek można dołączyć do włóczki Super Soft. Również grają ze sobą kolorystycznie. Tu mamy numer koloru 14198. A tutaj mamy bardzo grube, znaczy bardzo grube w stosunku do tego Merino, do Super Softa. To mamy Maxi Soft, które jest grubsze i mamy numer 14198. I to jest wszystko propozycja do Silk Moheru 14524. To powstaną z tego dzianiny o różnej grubości. Czasami pewnym pytaniem jest, jeżeli połączymy sobie dwie niteczki, to na jakich drutach to przerabiać? Ja rozumiem, że moherek bym przerabiała na 3,5. Tę cieniznę, czyli Pepin Merino, no w pojedynczą nitkę, są panie, które chusty robią pojedynczą nitką z tego i one to robią na drutach okolicy 3,5. Ale połączone te dwie niteczki, ja bym rzuciła na druty pomiędzy 3,75 a 4,5. Te dwie połączone nitki. Zobaczcie, to się nam robi coś takiego. Robi się bardzo kudłata niteczka i zachęcająca od razu do rzucenia na druty. To jest idealne połączenie Pepin Merino i Silk Mohair. To akurat tutaj mam w rudościach. Rudości to nie wszystkie, nie całe moje rudości, jakie tutaj przygotowałam, bo jeżeli na przykład skupimy się na Silk Moherze czy Lux, zobaczcie, Lux 30113, to do niego również pasuje Pepin Merino w kolorze 35. I teraz weźmiemy sobie niteczkę jednego i weźmiemy niteczkę drugiego i zobaczcie, powstaje nam trzeci kolor. Jak się na nie patrzy w ten sposób, to jest różnica, prawda? Zauważalna różnica, ale gdy zmiksujemy te dwie nitki ze sobą, to delikatny błysk metalicznej niteczki, włosek ten z tego Silk Moheru, no i ta osnowa Pepina. Teraz pokażę Wam połączenie, jeszcze tutaj mam z... Pasuje. To jest ta sama historia, co tutaj z tą rudością. Czyli 30113 pasuje do 14198 i do Super Softa o tym samym numerze, 14198. W rudościach, jeżeli lubicie kolor rudy terakoty, Silk Moher 30141, taki jesienny kolorek, pięknie pasuje do Pepina 79. Zobaczcie, tak wezmę jedną niteczkę i wezmę drugą niteczkę, powstaje nam taki piękny miks. Ja w ogóle uwielbiam miksowanie moherków z tak cieniutką wełną merino. I myślę, że rudości, chociaż jeszcze tam tutaj widzę, ale może ja do tego dojdę, do tych pozostałych, bo tutaj te piękne limonki, zobaczcie, jak nie kochać tego. Muszę poodkładać, wiecie, zrobić taki porządek na biurku, żeby się nie pogubić w tych numerach kolorów. Nowy numer Silk Moheru to jest 30143. I teraz tak, do niego możemy dołączyć Maxi Soft 8564, na przykład na swetrzycho. To będzie gruba dzianina. W Super Soft w tym numerze 8564. Jeżeli weźmiemy Maxi Softa, na przykład przerabiałybyśmy na drutach w okolicy między 5 a 6,
Ja tylko zerknę, co producent sugeruje, jakie druty, bo ja bym wzięła 5-6. No tutaj na piątce, dobrze. Więc producent sugeruje nam piątkę. Jeżeli dołączymy do tego mohair, to myślę, że możemy sobie spokojnie zwiększyć rozmiar drutów, na jakich będziemy dziergać, o jeden rozmiar, a nawet półtorej. Czyli byłoby to pomiędzy, czyli 6, 6,5. Na takich drutach można by połączone nitki Maxi Softa z Silk Moherem przerabiać. A tutaj mamy, no to czwórka, myślę, pojedynczą nitką to jest 3,75 do 4, czyli wtedy sobie zwiększamy o jeden rozmiar, czyli mamy, no, na piątkach. No i na piątkach Super Softa i Silk Moher na piątkach możemy dziergać. Ale do tego moherku, Silk Moher 30-143, pasuje nam według mnie ten kolor, to jest pepin numer 62. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Ja po prostu, jak te niteczki razem wyglądają, to naprawdę, no to jest trudne uczucie. Trudne uczucie, kiedy tylko łączę te nitki, a chciałoby się na druty to wrzucić. Zobaczcie, tak wygląda połączone, a na drutach bym przerabiała, no, w okolicy między 4 a 5. No to zależy, jaki efekt chce się uzyskać. Chusta może być bardziej taka luźniejsza w konsystencji, więc raczej na przykład między 4,5 a 5, a sweterek około czwórki. To jest taki trudny do określenia kolorek, ten 30-143. To jest taki między limonką a oliwką. Odkładam te tutaj połączone, bo tutaj na mnie czekają jeszcze. A jakże? Kolejny tutaj myślę, skąd on mi wypadł? Ten, no dobrze, jak on tak wypadł z boczku, to ja go tutaj 30-142, Silk Moher. One ze sobą również pasują. Zobaczcie, biorę nitkę tego i teraz łączę je, miksuję sobie i na drutkach powstanie mi coś takiego. Trzeci wspaniały kolor między musztardą a taką oliwką, raczej w takiej średniej fazie dojrzewania. O, tak one wyglądają. Zobaczcie. Oliwka w takiej późniejszej fazie, znaczy takiej średniej fazie dojrzewania, i ten pepin merino żółtawy, taki żółto-musztardowy. No tak na gapę mi tu wypadł ten Silk Moher 30-142. Pewnie jakiś tam sens miałam w tym, ale idziemy dalej. Ten segregatorek jest taki beżowo, niebiesko, trochę żółto, no taki. Bo pieczemy dwie pieczenie na jednym ogniu, czyli mówię o nowych i nie tylko nowych kolorach Silk Moheru, Luxa i Moher Royal, ale również mamy cztery nowe kolory Pepin Merino. Pepin Merino, niteczka Kameleon. Do czego ją nie dorzucicie, będzie wyglądała pięknie, można ją samodzielnie dziergać, a czemu nie? Ale no to byłoby pajęcza nić by powstała, więc teraz tak. Zobaczcie, Renia przygotowała takie zestawienie. O takie. Tu i tu. Czyli jeżeli skupiamy się na kolorze Pepin Merino 86, to naszym zdaniem do niego pięknie pasuje Silk Moher w numerze koloru 6034. To jest ciemniejsze, to jest jaśniejsze, razem spowoduje to melanż. Jeżeli spodoba Wam się pepin numer 85, to do niego pięknie pasuje Silk Moher 7264. I to jest takie na połączenie niteczek na lekki piórkowy sweterek, na chustę, na kominek. No, według mnie swetereczki takie piórkowe plus chusty to jest najlepszy mariaż włóczkowy. To tu mamy niebieskości. Tu mamy beżyk, jest wiele pań, które kocha beże, więc dla nich mamy Pepin Merino w numerze 84 i do niego akurat tutaj w tym wypadku mamy Mohair Royal pasujący, czyli pamiętamy, Mohair Royal nie ma w składzie jedwabiu, ma nylon, ale jest przyjaźniejsze cenowo. Patrząc na wrażenia dotykowe, Mohair Royal jest z nich najbardziej
Ja nie powiem, że gryzie, ponieważ gryzie czy nie gryzie, to jest kwestia naprawdę bardzo indywidualna, ale jest najbardziej szorstkawy. Nie jest gryzący, ale jest szorstkawy, ale za to ma mniej szorstką cenę. To jest zawsze coś za coś, tak to w życiu bywa. I mamy Mohair Royal 9372. Tak wygląda z daleka. Fajnie wygląda. Taka limonka, zobaczcie. Piękny kolor, prawda? To jest 87, pepin merino 87. Ja do takiego pepina zawsze chcę dołączyć, wprawdzie on jest spoza filmu, Mohair Lux jest w takim kolorze, moja limonkowa bluzeczka z Mulberry Silk również jest w podobnym kolorze i do niego według mnie pasuje ten Mohair, Silk Mohair 30-143. Teraz zobaczcie, co tu się stanie, jak wezmę niteczkę tego, i niteczkę tego, czyli bardzo ostry, dający po oczach pepin, piękny, ja uwielbiam takie kolory i zobaczcie, i łączę to z tą nitką, ja tutaj odłożę, żeby cienia nie było i połączyłam z niteczką Silk Mohairu 30-143, tak mi się miksuje na drutach, no oczywiście zmiksowałoby się, na razie się miksuje na kartce, tak to wygląda. Odkładam, jako że mamy lato, a lato to czas słońca i żółtego koloru. Żadne z nich nie jest nowym kolorem, ale one tak pięknie razem wyglądają, że ja muszę Wam to pokazać. Tutaj mamy Pepin Merino 75 i Silk Mohair 14531. Pewnie pewnym pytaniem mogłoby, ja już tak przewiduję pewne pytania, a ile by trzeba było takiej cewki plus moherku na jakąś bluzeczkę? Tutaj, na tej cewce, słuchajcie, to jest bardzo wydajna włóczka. Tu mamy 100 gramów, ma 1500 metrów, więc to taka cewka wystarczy nam, myślę, na dwie bluzeczki albo na sporą bluzkę i coś jeszcze. A moherków, no to myślę, że na rozmiar M-kę to 4 motki. Jeżeli chcemy mieć coś dłuższego, luźniejszego, większego, to między, to już 5 albo 6. To zależy, jakie mamy przerób niteczek, przerób metrów, to zazwyczaj dziwiarki wiedzą, ile mniej więcej metrów zużywają. Zobaczcie, żółty kolor zmiksowany. Wygląda tak. Ja dopiero dwa segregatorki tutaj omówiłam. Muszę tu się zorientować, już idę dalej. Zobaczcie, to co u mnie się tu dzieje. Dzieje się, prawda? Szarości i piękne fiolety. No i tak, no to lecimy po kolei. Silk Mohair w numerze koloru, to jest akurat Silk Mohair Lux, w numerze koloru 6033. I do niego takiego pepina dołączyć, który ma numer 46. Biorę nitkę tego, aż się prosi, żeby to pokazać na zmiksowanych niteczkach. Ten jasny kolor Silk Mohair Lux jest taki jakby zmrożony, jak zimą. O, nie wiem, czy już ten szary będzie pięknie widać, jak on iskrzy, ta srebrna nitka. No dobrze, to mamy tutaj pepina, ale oczywiście to nie pasuje tylko z pepinem, może być z innymi włóczkami. Zobaczcie, Maxi Soft w numerze 12504. Na czapkę na przykład można użyć połączonych nitek. To jest bardzo fajna grubość na czapkę Maxi Soft, a jeżeli dodamy do tego moherek, to będziemy mieć wyjątkowo ciepłą czapkę w dodatku z błyszczącą niteczką. To też uprzyjemni czas zimowy w noszeniu takich szarości. Tutaj mam grubą, znaczy w ciemną szarość 2742. Zobaczcie, żeby pokazać, jak one pasują do siebie, ale to, żeby zachęcić do połączenia takich kolorów, to jak wezmę nitkę tego i nitkę tego. I zobaczcie, co mi się tutaj z tą nitką dzieje. Szarość, ta ciemna szarość, ten grafit, tak się rozjaśnia poprzez włosek Silk Moheru i poprzez niteczkę tej srebrzystości. Pewnie, jeżeli ja tu mówię o czapce, to czy to by gryzło? Obie włóczki są według mnie bardzo delikatne i zmiksowanie ich w jednej dzianinie, w
W formie czapki, według mnie, jeżeli ktoś nie jest ekstremalnie wrażliwy, bo jak mówię, to o gryzieniu to każdego może gryźć co innego, ale według mnie to te połączone nitki nie powinny gryźć osoby tak zwanej na takim normalnym stopniu wrażliwości. Tu mamy Maxi Sat i Silk Mohair Lux. Popatrzmy teraz na Silk Mohair, bo to jest akurat nowy kolor, 30-145. To wygląda w ten sposób. Czy do niego pasuje szarość? A oczywiście, że pasuje. Ten sam Pepin Merino, numer 46. Wyglądają tak. Ten plus ten, prawda? Tu już nie ma takiej różnicy, jak było z tą jasną szarością. Tutaj ta różnica się niweluje. Chociaż to też, ten jasny włosek rozjaśni nam Maxi Softa. No i oczywiście, czy z tym pasuje? A oczywiście, że pasuje. To jest numer 12504, a tutaj mamy 30-145. Również według nas pasują. Idę w kierunku pięknych fioletów. Silk Mohair Lux w numerze 30-112. Tutaj w fioletach mam Mohair Royal w numerze koloru 30-112. Tutaj jeszcze mam Silk Mohair 30-140. I zobaczcie, tu mam takie trzy fiolety zebrane. I do tych trzech fioletów, według mnie, Pepin Merino 54 pasuje. I teraz tak, popatrzmy na te połączone nitki. To wygląda tak. Tak wygląda połączona niteczka Pepina. Czyli mamy błysk, mamy włosek fioletowy wystający i mamy tą taką również trudny do określenia słowami numer koloru tego Pepina 54. Miksujemy z różnymi włóczkami. Tutaj mamy Mohair Royal. Ja ten właśnie Mohair Royal miksowałam z Aurorą, tworząc ten mój sweterek pokazywany na live'ie niedawno. I one wyglądają tak, zmiksowane. To jest numer koloru 30-112. Mohair Royal. Taki najmniej pasujący. Z tych wszystkich pasujących ten najmniej pasuje. Ale zobaczcie, on niby nie pasuje, tak patrząc na motki. Ale jak się skręci nitki, to zobaczcie, to powstaje taki melanżyk, gdzie kolor Silk Mohairu 30-140 zostawia tylko włosek na nitce Pepina. Razem wyglądają jak naprawdę mocno przemyślany mariaż włóczek. I teraz mam tutaj jeszcze, bo można by połączyć, zobaczcie, tak, również one pochodzą z jednej bajki, ale jednak są różne. Mamy wrzos, taką lawendę i ten fioletowy ciągle Mohair Royal. Tutaj mamy Pepin Merino 53. I jeżeli weźmiemy sobie nitkę tego i nitkę tego, to powstaje nam taka oto niteczka. One się razem miksują, kolor się, nie wiem, wypłaszcza, można powiedzieć. Wtedy już nie mamy samego wrzosu, nie mamy samego fioletu, tylko mamy takie wrzosowo-fioletową niteczkę. Odkładam fioleciki, bo ja tutaj jeszcze mam czerwienie, niebieskości. Oczywiście, co jeszcze tutaj, że Super Soft w numerze 12940, to wygląda tak. Tak wygląda, zobacz, o to, w ten sposób. Z Silk Mohairem 30-140 również pasuje. To też jest na czapkę, to też może być na kardigan, może być na takie niezagrube poncho. To też jest takie połączenie nitek. Silk Mohair 30-140 i 12940 pasują. Mój ostatni segregatorek to jest połączenie moherków Royal z super softami. Tu już nie mamy rozróżnienia na pewne gamy kolorystyczne, tylko beż, fiolet, rudy. I tutaj powiem Wam numery kolorów, czyli tak, Mohair Royal 30-111. Może żeby go jednak na kartce Wam pokazać, a wtedy jest, tylko na niego patrzymy. I super soft 14-202. Wyglądają razem tak. Jak nazwać ten kolorek? No taki bym powiedziała średni beż. Jeżeli byśmy się kulinarnie chciały wyrazić, to na przykład można powiedzieć, że to jest taka kawa cappuccino. Też tak można określić ten kolor.
fiolet, który już pokazywałam, Mohair Royal, przy innych okazji w Pepinów, ale tutaj super softem 13335 i Mohair Royal 30112. Teraz pokazuję, na końcu pokazuję tylko połączenia z Mohairem Royal, już bez Silk Mohairu. Rudości albo pomarańcza 30113, ten moherek ma, a tutaj mamy 14524, super soft, i one wyglądają razem tak. Dynia, taki już pachnie dynią, zupą dyniową, no jakoś kulinarnie bardzo mi się to wszystko zaczyna kojarzyć. Super soft w numerze 10046 i Mohair Royal w numerze 30139. Wyglądają razem tak. Zerknijcie. Bardzo ładnie wyglądają. I tutaj mam Mohair Royal 30138. No, to jest, bym powiedziała, taka bardzo dojrzała malina. Kolor bym tak określiła. A tutaj mam do niego Super Soft 13976. I to jest taka, bym powiedziała, ciemna fuksja. Razem zmiksowane. Będą wyglądały w ten sposób. Czyli ta fuksja jednak nie zostanie przyćmiona przez moherek, ale się razem wyrównają, że tak powiem. Ten przestanie być mocno malinowy, a fuksja stanie się troszkę mniej fuksjowa. Wygląda to, z daleka wygląda o w ten sposób. Do sukienki by mi pasowało. A na taki już absolutny koniec pokażę Wam zestawienie kolorystyczne Renaty. Renatę bardzo, bardzo kusi bureta, już przerobiona przez nią, łączona z innymi niteczkami, na przykład z lejsem Renia łączyła buretę. Tu mamy buretę w numerze koloru 7. I Renia ma wielką chęć połączyć tę buretę, czyli surowy jedwab, połączyć z Silk Mohairem 30143, nadając nitce taki, to jest taki bezpieczny kolorek beżowo taki średnio oliwkowy, połączyć to z moherkiem w tym takim limonkowym kolorku i to razem będzie wyglądało tak. Zdecydowanie, Reniu, wygląda to ślicznie i zacznij dziergać, by pokazać nam, a może kogoś zainspirujemy takim połączeniem bureta i silk mohair. W 100% jest to naturalny skład. Tutaj mamy mohair jedwab, a tu mamy sam jedwab. Zachęcam do tworzenia własnych zestawów kolorystycznych. Nie bać się sięgać po moherek plus inną nitkę. To nie musi być merino. To może być na przykład, może być bawełna. Bawełna połączona z moherem da nam ciężkość bawełny, ciepło moheru i w efekcie dzianina będzie całoroczna. Nie bójcie się mieszać moherków z innymi włóknami. Koniecznie nam pokażcie. Bardzo nam będzie miło, jeżeli pokażecie na live, w jakichś innych wiadomościach, czasami przysyłacie podczas live'ów albo gotowe dzianiny do naszej galerii. To też jest nam zawsze bardzo miło zobaczyć, co tam fajnego dziewiarki wymyśliły, czy ziarenko, które właśnie teraz zasiewam, trafiło na podatny grunt. A mam nadzieję, że ten podatny grunt jest na tej czerwonej kanapie zawsze chętnie chwyta wszelkie kolorystyczne połączenia, jakieś niteczki, więc zachęcam Was do tworzenia własnych zestawień kolorystycznych. Dzisiaj pokazałam ich dużo. Mam nadzieję, że nie narobiłam zbytniego bałaganu w Waszych głowach tym pokazaniem kolorów. Tych zestawień kolorystycznych naprawdę może być dużo, dużo więcej. Tutaj musiałam się ograniczyć do zasięgu, że tak powiem, biurka i swojego gardziołka, które pewnie dużo jeszcze by nie poopowiadało. Za dzisiejszą uwagę bardzo Wam dziękuję. Pamiętajcie, że nowele do tych moherków są idealne, druty nowel, że dodając nitkę moherku do innej bazowej włóczki możemy sobie zwiększyć rozmiar drutów, czyli będzie dzianina szybciej powstanie, to też jest plus. Będzie bardziej odporna na użytkowanie, to jest niebywały plus i same to sprawdźcie. Zachęcam do tego i do następnego razu.